Codziennie na tory w Polsce wyjeżdża kilka tysięcy pociągów. A czy zastanawialiście się, gdzie parkują pociągi? Polu, uzyskasz odpowiedź, gdy rozwiążesz krzyżówkę. Już się robi. Pod jedynką to bagaż, a dwójka to po prostu pociąg. Na trzecim rysunku pasuje stacja. Czwarte hasło jest długie, ośmioliterowe. Pasuje przejazd. Piątka łatwizna. Wpisujemy znak. Nad szóstym wyrazem też nie muszę się zastanawiać. To jest piktogram windy. Mogę teraz ja odgadnąć jedno hasło? Nie widzę przeszkód. Ja też nie widzę przeszkód na tym przejściu dla pieszych. Jest szlaban, jest sygnalizacja świetna. Co razem daje rogatkę. Podaję hasło. Bocznica. Bocznica kolejowa to bardzo ważne miejsce. Podczas postoju pociągów na bocznicy odbywa się załadunek i wyładunek towarów. To tam pociągi oczekują na wyjazd na trasy, a podczas postoju są sprawdzane, remontowane i sprzątane tak, by mogły bezpiecznie wieźć pasażerów w każdy zakątek kraju. Bocznica to także plac manewrowy, bo przecież pociąg może się poruszać wyłącznie w przód i w tył. Za to my w naszej grze poruszamy się zawsze do przodu. Dlatego ruszajmy dalej. Teraz, Krzysiu, twoja kolej.